ustawiliśmy sobie to spotkanie, potem strata bramki, ale mamy 3 punkty na końcu. Jak oceniasz to spotkanie? No tak, najważniejsze, że są 3 punkty, to był nasz cel na to spotkanie. Szkoda, że w końcówce wdarła się nerwówka. Mogliśmy temu zapobiec, bo były ku temu okazje, żeby podwyższyć jeszcze ten wynik i uspokoić, ale no, najważniejsze, że są 3 punkty. No to jest najważniejsze. Mieć jeden z kandydatów do awansu, a my dosyć pewnie pokonujemy ich w Bielsku. Jak byś to ocenił? Znaczy no spokojnie, to dopiero jest wrzesień, później będziemy oceniać, kto jest do awansu, także spokojnie do tego podchodzimy. Tak jak mówiłem w każdym wywiadzie, nasz cel to jest kolejny mecz i tylko 3 punkty się liczą w każdym meczu. Ta czerwona kartka dała wam może trochę spokoju, jakoś wpłynęła na waszą grę? Znaczy, no na pewno, no, graliśmy praktycznie większość meczu w przewadze, mieliśmy więcej miejsca przez to na boisku. Dobrze, że szybko strzeliliśmy bramkę po tej kartce od razu na 1-0. Tak jak mówię, najważniejsze jest zwycięstwo. Po takim meczu to chyba w niedzielę nie może zabraknąć kibiców z Bielska. No tak, wiadomo, że chcemy, żeby było ich jak najwięcej, bo nas dopingują, pomagają i to jest miłe.